Strzałeczka sąsiady, witam was serdecznie w kolejnym odcinku quizu z Miodowych Lat na kanale Ulica Wolska 33. Dzisiaj pytania z odcinka pod tytułem Lewa Forsa. Z tego miejsca, żebyście nie przegapili następnych odcinków, zapraszam do subskrybowania kanału Ulica Wolska 33 po następne odcinki quizów i odcinki merytoryczne, bo oprócz odpowiadania na pytania sprawdzamy tutaj problematykę serialu Miodowe Lata, opisujemy postacie i ogólnie każdy znajdzie tu coś dla siebie. Ja już nie przedłużam i zapraszam do quizu odpowiedzi za 99 tysięcy, oczywiście złotych. Pytanie pierwsze. Jaką ksywę miał dostawca walizki z pieniędzmi w pierwszej scenie? A. Kanalarz, B. Paruwa, C. Salceson czy D. Prezes? No tutaj uważajcie, bo to pierwsze pytanie, żeby nie wpaść w jakiś głupi sposób. Celowo troszeczkę pomieszałem ksywami z różnych odcinków. Ale poprawną w tym przypadku jest D. Prezes. Pytanie drugie. Co zrobił z walizką? Mowa tu oczywiście o prezesie. A. Zgubił. B. Zostawił w tramwaju na Karolkowej. C. Zostawił w tramwaju na Marszałkowskiej. Czy D. Oddał kontrolerowi biletów w ramach łapówki? No, zastanówcie się. Kto chce, to pauzuje. Okej, podaję poprawną odpowiedź. C. Zostawił w tramwaju na Marszałkowskiej. Pytanie trzecie. Ile musieli odczekać fałszerze pieniędzy, by pozostawiona walizka trafiła do motorniczego? A. 30 dni. B. 10 dni. C. 20 dni. Czy D. 14 dni? No. No, wydaje mi się, że to jest bardzo proste pytanie. Poprawna odpowiedź to A, 30 dni. Pytanie czwarte. W pierwszej scenie w mieszkaniu Krawczyków do pomieszczenia wchodzi mamusia. Powiedziała, że wpadła, bo była akurat gdzieś w pobliżu. Gdzie konkretnie? A, u kuzynki. B, na działce. C, u siostry Aliny Agatki. Czy D, na zakupach? No. Kto chce z was, to pauzuje oczywiście. To jest dość proste, chociaż to był szczegół. Można było gdzieś to tam pominąć. Podaję poprawną odpowiedź. D. Na zakupach, a konkretnie w hali. Pytanie piąte. Jesteśmy coraz bliżej połowy. Mamusia po zobaczeniu walizki spytała Karola. A co to, drugie śniadanko? B. No piękny prezent kupiłeś swojej żonie, piękny. C. To walizka ze wszystkimi skargami? Czy D. Nowa torba na śniadanie? Myślę, że wszystkie te odpowiedzi mogłyby się tam pojawić. Mamusia była zdolna dosłownie do wszystkiego. Zresztą omówiłem jej postać już na kanale. Link wyświetla się u góry. Poprawna odpowiedź to oczywiście A. A co to? Drugie śniadanko? Pytanie szóste. Jesteśmy w połowie. Karol poprosił Alinkę o kilka złotych. Po co? A. Na piwo do niedźwiadka. B. Składka na klub sierżanta. C. Na obóz kondycyjny. Czy D. Na wyjazd do Diabelskiej Górki? No, zastanówcie się. Wszystkie odpowiedzi tak naprawdę mogłyby się pojawić w tej sytuacji. Natomiast tutaj chodziło konkretnie o B. Składka na klub sierżanta. Pytanie siódme. Po lekkiej sprzeczce z Karolem, mamusia opuszcza mieszkanie Krawczyków. Wychodząc, kieruje się do swojej córki słowami i pomyśleć, że dla niego zrezygnowałaś z takiej świetnej posady w A. rzeźni, B. pralni, C. szwalni, czy D. piekarni. No, jestem ciekawy, czy to zgadniecie.
Jestem ciekawy. Poprawna odpowiedź to B, pralni. Pytanie ósme. Od kogo, dla kogo prezentem były meble w mieszkaniu Krawczyków? A. Od ojca Karola dla Karola i Aliny. B. Od dziadka Karola dla babci Karola. C. Od dziadka Karola dla Karola i Aliny. Czy D. Od ojca Karola dla matki Karola. No tutaj celowo troszeczkę pomieszałem. Myślę, że trzeba troszeczkę dłużej to poczytać i wszystko będzie jasne. Od ojca Karola dla Karola i Aliny, od dziadka Karola dla babci Karola, od dziadka Karola dla Karola i Aliny, czy od ojca Karola dla matki Karola? Okej, okay, kto z was wie, to na pewno już odpowie, także ja odpowiadam, podaję poprawną odpowiedź. B. Od dziadka Karola dla babci Karola. Pytanie dziewiąte. Za jaką kwotę Karol chciał sprzedać walizkę Tadziowi? A. Za dychę. B. Za dwie dychy. C. Za trzy dychy. Czy D. Za cztery dychy. Który frajer by kupił takie coś? A potem pyta Tadzia, czy nie chciałby tego odkupić. Piękna scena. Okej, okay, kto chce, to pauzuje. Ja podaję poprawną odpowiedź, bo jesteśmy coraz bliżej końca i nie ma co przedłużać. Poprawna odpowiedź to C, za trzy dychy. Pytanie dziesiąte. Skupcie się. Jakie było pierwsze słowo tatka po ujrzeniu walizki wypełnionej pieniędzmi? A. Karol. B. Raju. C. W imię ojca i syna. Czy D. Boże. Kocham te reakcje tatka, naprawdę, kocham. Natomiast w tym przypadku podał jedną reakcję, znaczy jedno pierwsze słowo. Dość wyraźnie, jakby podkreślone. I było to D. Boże. Pytanie jedenaste, przedostatnie, także miejcie się na baczności, każdy ma wygrać. Następnie powiedział, że mając tyle pieniędzy, kupiłby sobie A. Pałac Kultury, B. Wilanów, C. Kanalizację, czy D. Podróż dookoła świata. Wraz oczywiście z swoją żoną Danutą, która ma oczywiście również wiele cech dodatnich. To już takie nawiązania do poprzednich odcinków. No. To też było szczegółem, ale... No, z racji tego, że tutaj są quizy o całe odcinki konkretne, to po prostu pytania o szczegóły są podstawowymi. Innych by tak naprawdę nie dało się zrobić. Poprawna odpowiedź to A, Pałac Kultury. I przechodzimy do ostatniego pytania. Które brzmi następująco. Gdzie mamusia chciała polecieć z Edwardem na wakacje? A. Legnica. B. Tunezja. C. Wyspy Kanaryjskie, czy D. USA? Norek, gdzie to u nas jest najcieplej? No jak to, telewizji nie oglądasz? Dolny Śląsk. Okej, okay, nie chcę przedłużać. Kto ma wiedzieć, ten wie, jak to się mówi. Poprawna odpowiedź to C. Wyspy Kanaryjskie. Dziękuję wam serdecznie za kolejną wizytę na kanale Ulica Wolska 33 i za kolejną zabawę quizie o miodowych latach. Z tego miejsca, żebyście nie przegapili następnych odcinków, zapraszam was do zasubskrybowania kanału Ulica Wolska 33, ponieważ jest to kanał w 100% poświęcony serialowi Miodowe Lata, czyli najlepszemu serialowi na świecie. Oprócz quizów bawimy się tutaj również w rozwiązywanie problematyki serialowej, opisujemy postacie, zgłębiamy pewne tematy, także nikt się tutaj na pewno z was nie będzie nudził. No i co, podzielcie się swoim wynikiem w sekcji komentarzy, ja nie przedłużam i dziękuję wam. Do zobaczenia, bracia i siostry, sierżanci, sierżantki.